Proszę Państwa, ostatnie światło zapalone, a to oznacza, że runda inauguracyjna czwartego sezonu World League of Players w tym momencie się rozpoczyna. Zobaczymy, czy Ferrari, czy Mercedes przypomina się na przykład 2019 rok, Sebastian Vettel i Lewis Hamilton. Zobaczymy, w tym momencie MG od zewnętrznej, piekarczyk od wewnętrznej nie puści tutaj, będzie się wciskać mocno do wewnętrznej, do dwójki, do trójki. No i jak wyjdzie na tym wszystkim Mercedes, rzuca mocno MG'ego, Paweł Susek tutaj goni. Druguje się tuż za kierowcą Ferrari, będzie się wychylać, ale od zewnętrznej to nie jest najlepsza pozycja, żeby atakować do czwórki. Wygląda to dobrze, Alfa Romeo już tuż na dyfuzorze Mercedesa, wychyla się tam od wewnętrznej, ale nie będzie próbować, wie, że może na tym więcej stracić, jakieś tam problemy. No i teraz Kerbudza będzie na milimetry się wkleił tutaj przed Kerbudza, będzie chciał nurkować kierowca Mercedesa, bardzo agresywny manewr ze strony kierowcy. W walce, no to naprawdę już zbliżamy się powoli do tych 10 sekund i zbliża się również Paweł Susek. Wszystko w tym momencie, ogromna mgła w Bahrajnie, przechodzimy po restarcie, pierwszym restarcie do wyścigu. Zobaczymy, czy strategia Mercedesa, czy strategia Ferrari się spisze lepiej, pierwsza kontra szósta pozycja, tutaj gdzieś tam straty będzie, no właśnie, i w tym momencie atak ze strony któregoś z kierowców, ktoś tam poleciał, to Kaszanka, piekarczyk musiał się tutaj zmagać z Dane Trevelyanem, który chyba delikatnie szturchnął się w jego bolid, tak to nazwę, bo raczej nie szturchnął się o jego bolid, tylko w jego bolid, to tak szturchnięcie wyglądało, że to nic tam dużo nie zmieniło. Tak jest. Liczby urojone, ale dobra, w tym momencie walka pomiędzy Mercedesem a Alfa Romeo się toczy o pozycję numer 5 i 4. No i górą na razie Alfa. Ja jestem ciekawy właśnie, jak to przebijanie teraz piekarczyka w dosyć takim ciężkim dla siebie miejscu, no ale właśnie odpowiada na to pytanie atakiem w tym momencie na Kerbudza, który w tym sezonie jest teammate'em Pawła Suska. No i bardzo twarda walka z kierowcą Williamsa. No i wypchnął na tyle na krawężnik, że obrócił się Williams, a i teraz się jeszcze obrócił tutaj Aston Martin. Mu to w tym momencie najlepiej, ale system DRS powinien bardziej pomagać niż przeszkadzać. Na korzyść kierowcy oczywiście on jest. No, widzieliśmy też w międzyczasie manewr Czarneckiego, no i haubica. Haubica out, w tym momencie mamy drugi safety car na torze. Można tak powiedzieć w połowie, bo jednak Białkowski 30, podobnie Susek, więc no chyba jednak liczył tutaj piekarczyk na coś więcej. No, zblokowane koło przednie u Tomka Białkowskiego, to nie wróży najlepiej dla jego opon, tym bardziej, że już miałem 8 okrążeń, tak samo jak u kierowcy Ferrari, za to u MG'ego 6 okrążeń świeższe. No, wyjście czwórki miał dużo lepsze kierowca Mercedesa. Ależ manewr. I kapituluje, wywiesił białą flagę. Tak jest, Susek, kierowca świetnie. Alfa. Jeszcze Red Bull tutaj nam się pojawia, także no, jak widać, zastępstwo stuprocentowe. Kontakt tam mocny z Wojtkiewiczem. No i jeszcze tutaj nie oddaje łatwo Białkowski. Red Bull teraz musiał odpuścić, wypchnięty delikatnie do tego zakrętu. No i to oczywiście powoduje, że leci nam z powrotem na tą piątą pozycję. Trzeba wykorzystywać jak najszybciej. I tak też robi Red Bull. Też się tutaj napędził kierowca Alpine. Bez strugi, bez potencjalnie żadnych systemów typu DRS. A jednak tak się napędził w swojej maszynie. No ta Francja jednak dobrze tutaj poleciała z silnikiem i tutaj dobrze się Francuzi spisali. No, Tomek Białkowski bez jakichś cudów i rewelacji za chwilę chyba będzie go kaczitka naciskać, a w tym momencie już Mercedes zyskuje pozycję na rzecz, a nie, to Bartek tutaj w ogóle zagrał wszystkim na nosie i wyprzedził z trzeciej pozycji na pierwszą, pokazał tutaj dwóm panom, którzy walczyli o pole position w kwalifikacjach szczególnie mocno, że no, dobra panowie, jak wy tam walczycie, to ja wam pomogę i żebyście nie mieli tak łatwo. Na końcu tutaj stawki w tym momencie nam się znalazł kierowca Hasa, a jeszcze sekundy temu był na początku drugiej dziesiątki, no a w tym momencie najlepiej sobie radzi, walczy tutaj z samochodem.
zaatakować oglądanego też wcześniej wielokrotnie Red Bulla. Jeszcze mamy walkę piąta i szósta pozycja. No i w tym momencie nowy zespół dla Kaczorowskiego. Świetny zawodnik, na pewno świetny sezon trzeci w jego wykonaniu. W sytuacji wyciągają po prostu więcej wniosków kierowcy i potem wiedzą, jak się ewentualnie zachować, a w tym momencie już Kaczorowski udowadnia, że ta najlepsza piątka to nie jest taka najlepsza dla niego, więc on by tam raczej wolał w tej czwórce znaleźć się. Jedni lepiej, drudzy gorzej, natomiast no, Aston Martin niestety posypał nam się w tym momencie na 10. pozycję, jeszcze niedawno, jeszcze przed momentem ta pozycja dla Wojtka to było P7. Jest DRS, mrygająca lampka w Alpinie, więc wygląda na to, że będzie atak ze strony Astona, jest od wewnętrznej, no tutaj będą musieli panowie sobie pozostawiać miejsce i jest, widzimy, bardzo ładna walka, no i ostatecznie beneficjentem zewnętrznej został MKX, no i jest na 9. pozycji. Ale to i tak nie przeszkadza mu w tym, żeby w tym momencie przejąć drugą pozycję i Piekarczyk wyprzedza Red Bulla, no, któremu ewidentnie już te softy na pewno nie pomagają. Zobaczmy, jak to wygląda. 50% zużycia. Myślałem, że tutaj będzie odpowiedź, dlatego milczałem chwilowo, że spodziewałem się ewentualnej walki. Nie. Myślałem, że tutaj będzie odpowiedź ze strony Bartka na atak, który przeprowadził niedawno Piekarczyk, ale w czwórce to wejście nie było jakaś taka... Aj, walka najlepsza. McLarena i Ferrari, no nie kończy się najlepiej w zakręcie numer 7. Webster, że jest to trochę dziwne, bo wczoraj... No właśnie, jest to trochę dziwne, tak zacząłem się zastanawiać, dużo. Czego się tu brakuje w tej grze. Na pewno wyprzedzeń nie brakuje, bo w tym momencie Wojtek z Gunterem walczą. To jakby odcięło gazu Wojtka albo odpuścił, bo wiedział, że do tego zakrętu pchanie się nie jest zbyt mądrą decyzją. No i w tym momencie kierowca Alpine wykonuje manewr, ale to chyba będzie odpowiedź do jedynki ze strony kierowcy Red Bulla. Tak jest, wciska się, no nie będzie to najlepiej, ale potencjalnie może sobie źle ustawić. No właśnie, chciał sobie, żeby źle ustawiony był rywal do czwórki, ale w tym momencie również on sam źle ustawił swój samochód. 21:16 i wiecie państwo, co się wydarzyło? Nie będzie już safety cara. I rundę numer 1 wygrywa Paweł Susek. Tak jest, dokładnie. Mercedes w tym momencie przebija nam się tutaj przez linię mety. Drugi Piekarczyk, no trzeci Red Bull, także jakoś doczłapał się na tych oponach. I czwarta pozycja, tak jak powiedziałeś, Tomasz Białkowski. Jeszcze nam tańczy tutaj McLaren, mało nie stracił tej pozycji. No jak widać, kierowcy świetnie się bawili. My również, mamy nadzieję oczywiście, że wszyscy, którzy są z nami na czacie, też.